Od 1 stycznia wchodzą nowe zasady refundowania miejsc pracy dla osób młodych do 30 roku życia. Ustawodawca zaproponował rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy refundację 12-miesięcznej pensji do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Nowe przepisy zakładają, że po 12 miesiącach refundowania Kosztów wynagrodzenia. Pracodawca, który takie wsparcie uzyska, będzie zobowiązany do tego, by e, tego pracownika przez, utrzymać przez kolejne 12 miesięcy już ze swoich środków. W założeniach rząd ma na ten projekt przeznaczyć e, 3 miliardy złotych i ma to. E, u, jakby pozwolić na utworzenie dodatkowych 100 tysięcy miejsc pracy dla młodych osób. Pracodawcy ze wszystkich branż i sektorów będą mogli skorzystać z tego wsparcia. Młody człowiek będzie mógł zatru być zatrudniony na każde, każde właściwie stanowisko w firmie. No i ustawodawcy zależy przede wszystkim, żeby były to umowy o pracę, więc tylko takie formy zatrudnienia będą tutaj dopuszczalne. Komentarze czy opinie dotyczące tego rozwiązania są sprzeczne. Można znaleźć dwa jakby przeciwstawne sobie punkty widzenia. Głosy pozytywne wskazują na to, że poprzednie rozwiązania, poniekąd podobne, które... Które dotyczyły staży dla osób bezrobotnych, sprawdzały się, firmy chętnie z tego korzystały, zatrudniały pracowników e, młodych, dając im szansę na, często na pierwsze zatrudnienie. Z kolei przeciwnicy e, proponowanych rozwiązań wskazują na kilka ryzyk e, związanych z tym projektem. Przede wszystkim na to, że młodzi pracownicy refundowani będą zastępowali e, pracowników e, starszych, może trochę droższych którzy dłużej już pracują i mają powyżej 30 lat. Drugie ryzyko to kwestia związana z koniecznością zatrudnienia na kolejne 12 miesięcy takiego pracownika lub zwrotu środków. Pada proste pytania: co wtedy, co, 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 co się dzieje w sytuacji, w której pracownik się nie sprawdzi? Na przykład czy powiedzmy nie, 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 nie pracuje specjalnie wydajnie lub lekceważy swoje obowiązki, tak? Jest to w pewien sposób wiąże pracownika bardzo mocno z firmą i, i, i utrudnia pracodawcę elastyczne reagowanie na sytuację, która się dzieje w firmie, na rynku w związku ze zleceniami, które firma otrzymuje, a w dzisiejszych czasach ta elastyczność jest kluczowa do tego, żeby dobrze prowadzić biznes.